Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszy wideoblog. Chciałbym poświęcić dzisiejszy wideoblog tematyce dotyczącej życia na kredytu. Wiem, że wielu z nas mamy doświadczenie w tym i podjąłem tą decyzję mówić na ten temat ze względu na liczbę osób, które przychodzą do mnie, dlatego że mają problem z kredyt, który wzięli z banku i dzisiaj mają problem ze spłaty. Ja też mam swoje doświadczenie w tym kierunku i osobiście, po moich doświadczeniach, jestem przeciwko życiu na kredytu. Jestem przeciwko życiu na kredytu, dlatego że życie na kredytu oznacza tak naprawdę wzięcia pieniądze, które później oddajemy, oczywiście większej ilości pieniędzy. A więc często to wynika też z naszej brak osobistej kontroli, często to wynika z naszej impulsywności, często to wynika z brak cierpliwości, ale chciałbym dzisiaj Państwu proponować coś innego. Chciałbym zaproponować życie, które jest bazowane na tego, to co my mamy oraz na oszczędzanie, aby móc mieć tego, to co my chcemy mieć. Osoba, która żyje w kredytach, to jest niewolnikiem. Życie w kredytach to jest tak naprawdę niewolnictwo. Coś, którymi kupujemy z kredyta, często nie sprawia nam przyjemności, bo zaraz trzeba to spłacać. Mówiąc o kredytach, w ogóle o finansach, są dwie sposoby myślenia. Jest myślenie proinwestycyjne, jest myślenie prokonsumpcyjne. Osoba, która żyje dla konsumpcji, nigdy nie będzie miała pieniędzy, dlatego że wszystko to, co zarabia, wydaje i jeszcze pożycza, aby zaspokoić swoje konsumpcyjne potrzeby. Ale osoba, która inwestuje chociażby małe pieniądze, to jest osoba, która będzie miał, kiedy jego inwestycje będą zwróciło mu zyskiem. A więc zachęcam nas właśnie do tego, abyśmy myśleli proinwestycyjne, nie prokonsumpcyjne. I wiem, że czasami, kiedy mamy problemy i te problemy są mnóstwo, te potrzeby są wielkie, zastanawiamy się tylko, jak zaspokoić się, jak rozwiązywać te problemy. Ale chciałbym zachęcać Was do tego, abyście wyprzedzili Wasze problemy i zaczęli myśleć właśnie proinwestycyjne. Ośmieliłem się o tym mówić, dlatego że już widziałem wielu ludzi, którzy przychodzą do mnie. Czasami starsze kobiety, które biorą jeden kredyt, aby spłacać drugi, a potem padają w takim spirale długi i płaczą, przychodzą i nie wiadomo, co z tym zrobić. I to dlatego zachęcam Państwa do tego, aby już zaczęli myśleć inaczej, aby już zaczęli właśnie zastanowić się nad tymi potrzebami, które my mamy i jak mamy to zaspokoić. Oszczędzania to nie zależy od ilości, którymi zarabiamy. Oszczędzania tak naprawdę wystarczy złotówki dziennie, 50 zł miesięcznie, 100 zł miesięcznie, w zależności od czyjeś zarobki. I będziemy mieli pieniądze, które możemy zainwestować, aby zaspokoić te nasze marzenia. Chciałbym dzisiaj zachęcać nas do tego. Wiem, że to, co robię dzisiaj, jest bardzo ryzykowne i mam nadzieję, że bankowcy mnie nie ukrzyżują, ale chciałbym nas zachęcać do tego, abyśmy już nie żyli na kredytach. Kończąc, opowiem Wam takie małe, krótkie historyjki. Ostatnio spotkałem się z koleżanką, która pracuje w banku, i pytałem jej, czy ona ma jakiś kredyt, czy bierze kredyt. Ona mówi, że nie, że ona żyje z kredytu. To znaczy, że kredyt, który my bierzemy, jest dla niej źródłem utrzymywania. A więc nauczmy się od bankowca, który sam mówi, że nie bierze kredytu i że żyje z tego, to co my spłacamy z raty kredytowe. Życzę Państwu w tym tygodniu, aby to był udany tydzień i abyśmy mieli życie bez długów. Pozdrawiam.